dobry, nazywam się Maria Marcinek i witam Państwa w 5. odcinku serii krótkich filmów o przetwarzaniu sygnałów w środowisku MATLAB. W tej części zajmiemy się omówieniem funkcji w MATLABie służących do analizy sygnałów dwustanowych. Jako sygnały dwustanowe rozumiemy przebiegi, które w zamierzeniu mają przyjmować dwa poziomy wartości. Za przykład tego typu przebiegów może nam posłużyć sygnał zegara, czyli sygnał okresowy o zmiennym napięciu, który przechodzi między dwoma stanami, między stanem niskim a stanem wysokim. Z założenia sygnał jest dwupoziomowy, jednak w rzeczywistych realizacjach występują dodatkowe wartości sygnału w pewnym skończonym czasie przejścia między stanami. Dodatkowo mogą pojawiać się pewne fluktuacje poziomów stanów, wynikające m.in. z występowania przeregulowań. Istnieje szereg parametrów, które możemy wyznaczyć w odniesieniu do tego typu sygnałów dwustanowych i teraz omówię najważniejsze z nich. Analizę dobrze jest rozpocząć od wyestymowania wartości stanu wysokiego i stanu niskiego i podporządkowania wybranych próbek sygnału do odpowiednich stanów. Istnieją tutaj różne metody estymacji wartości stanu niskiego i wysokiego. Klasyfikacja, czy wybrane wartości próbek zaliczymy do danego stanu, odbywa się w oparciu o zdefiniowanie pewnych zakresów tolerancji względem wyznaczonych wcześniej poziomów stanów. Owe zakresy tolerancji mieszczą się w zdefiniowanych przez nas granicach. Wartości graniczne tolerancji obliczamy jako wartość poziomu stanu plus minus różnica między stanem wysokim a niskim, przemnożona przez pewną stałą. Tą stałą oznaczoną we wzorach widocznych na slajdzie jest alfa dzielona przez 100. Zazwyczaj ustala się tutaj małą wartość alfa, na przykład 2 lub 3, i wówczas granice poziomów naszych stanów wyznaczamy z 2 lub 3% tolerancją. Gdy wartość próbki sygnału mieści się w zadanym zakresie tolerancji, to wówczas wybrana próbka zostaje przyporządkowana do danego stanu. Znając już wyestymowane poziomy stanów, zajmijmy się przejściami między nimi. Kolejnym parametrem jest czas narastania i czas opadania sygnałów. Do jego wyznaczenia uznajemy stan niski za równy 0% wartości sygnału, a stan wysoki za 100%. Czas narastania oznaczać będzie u nas czas przejścia między dwoma stanami i jest on wyznaczany zazwyczaj w stosunku do przejścia między wartością 10% a 90% wartości poziomu sygnałów. Można też liczyć czas narastania w odniesieniu do przejścia na przykład z 5 do 95% lub wprost z 0 do 100% wartości poziomu sygnału. Czas opadania jest wyznaczany w analogiczny sposób. Różnica polega na kierunku przejścia, czyli tutaj ze stanu wysokiego na stan niski. Kolejnym istotnym parametrem jest tak zwany slew rate, definiowany jako wartość nachylenia krzywej przejścia między stanami. W sygnale zegarowym mogą pojawić się także przeregulowania, czyli nadwyżki dynamiczne w stosunku do wartości ustalonej stanu sygnału, pojawiające się bezpośrednio przed lub po przejściu między stanami. Wyróżniamy dwa rodzaje przeregulowań, pierwsze z nich typu overshoot, widoczne na wykresie na slajdzie, które rozumiemy jako wartości największego bezwzględnego odchylenia większego od ustalonego poziomu stanu. Drugim typem są przeregulowania typu undershoot, wyznaczające wartości największych bezwzględnych odchyleń, tyle że mniejszych od poziomów stanów. Sygnał dwustanowy można interpretować jako swego rodzaju ciąg impulsów o dodatniej bądź ujemnej polaryzacji, wyznaczonych przez dwa sąsiednie przejścia. Wówczas może nas interesować zmierzenie szerokości impulsów oraz odległości między nimi. W tej sytuacji pomocne będzie dla nas wyznaczenie wartości środkowej między poziomami stanu wysokiego i niskiego i na tej podstawie określimy przedział czasu, kiedy trwa dany impuls. Kolejnym parametrem jest okres impulsu, będący de facto sumą dwóch poprzednich wielkości. Na jego podstawie możemy wyliczyć uśrednioną częstotliwość sygnału. Warto również wspomnieć o współczynniku wypełnienia impulsu, KW, czyli stosunku czasu trwania impulsu do okresu tego impulsu. Ostatnim parametrem, który chciałam omówić, jest czas uregulowania, czyli czas między wystąpieniem referencyjnej wartości środkowej 50% stanu wysokiego sygnału, a chwilą czasową od momentu, której wartość sygnału już po zmianie stanu mieści się w zadanej tolerancji. Każdy z opisanych parametrów możemy w łatwy i szybki sposób wyznaczyć w MATLABie za pomocą odpowiednich funkcji. Przedstawię teraz Państwu pokrótce ich działanie.
Do estymacji wartości stanu niskiego i wysokiego w sygnale służy funkcja state levels. Wyznacza ona poziomy stanów za pomocą metody histogramu. Na czym polega ta metoda? Składa się ona z kilku kroków. Zaczyna się od wyznaczenia histogramu z wszystkich wartości sygnału. Domyślnie histogram zawiera 100 przedziałów, jednak użytkownik może modyfikować tę liczbę. Następnie histogram jest dzielony na dwie części, w połowie między skrajnymi wartościami. Wówczas wartości stanu wysokiego i niskiego są równe dominantom z obu części histogramu, bądź też wartościom średnich arytmetycznych z każdego fragmentu. Wykorzystanie wartości dominanty jest domyślną metodą funkcji state levels. Chciałam tutaj zaznaczyć, że pozostałe funkcje, które omówię w dalszej części, również korzystają w swoich obliczeniach z wartości stanów wyliczonych za pomocą opisanej metody histogramów. Nasza funkcja estymuje wartości stanu niskiego oraz wysokiego, a także definiuje zakresy tolerancji wokół wartości stanów i dzięki tym zakresom zostaje dokonana klasyfikacja. Próbki analizowanego sygnału, których wartości mieszczą się w zakresie tolerancji, zostaną przypisane do odpowiednich stanów, natomiast próbki spoza tych zakresów będą zawierać się w obszarach przejścia między stanami. Domyślnie dla funkcji state levels tolerancja wynosi 2%, jednak użytkownik tutaj również ma możliwość modyfikacji jej wartości. Wśród omawianych narzędzi MATLABA znajduje się również funkcja MIDCROSS, która zwraca wektor chwil czasowych, w których sygnał przechodzi przez środkową wartość 50% między poziomem stanu wysokiego i niskiego. Za pomocą drugiego opcjonalnego argumentu wyjściowego funkcji MIDCROSS uzyskamy informację o wartości tego poziomu 50%. Na slajdzie widzą Państwo formułę matematyczną wyznaczania tej wartości środkowej. Natomiast chciałam tutaj zaznaczyć, że istnieje również możliwość modyfikacji funkcji poprzez narzucenie innej poszukiwanej wartości sygnału zamiast 50% podanie innej wartości procentowej poziomu referencyjnego. Do obliczania czasu narastania posłuży nam funkcja RiseTime, która identyfikuje wszystkie fragmenty sygnału, gdzie dochodzi do przejścia ze stanu niskiego na stan wysoki, a następnie oblicza i zwraca w wektorze kolejne wartości czasów przejścia. Domyślnie funkcja operuje na zakresach przejścia z 10% na 90% wartości sygnału, jednak użytkownik może zmieniać te ustawienia za pomocą dodatkowego opcjonalnego parametru wejściowego. Funkcja FallTime działa analogicznie do funkcji RiseTime, z tą różnicą, że wykrywa czas opadania, czyli czas przejścia ze stanu wysokiego do stanu niskiego. Do wyznaczenia wartości parametru slew rate posłuży nam funkcja o nazwie po prostu slew rate. Oblicza ona nachylenie krzywej analizowanego przejścia za pomocą pokazanego na slajdzie wzoru. Funkcja korzysta tutaj z wyestymowanych metodą histogramów wartości poziomów stanów oraz z domyślnych poziomów referencyjnych 10 i 90% wartości sygnału. Wśród narzędzi MATLABA znajdziemy także funkcję overshoot do detekcji wartości oraz położenia przeregulowań typu overshoot, czyli największych bezwzględnych odchyleń większych niż poziom stanu. Odchylenia te są wyrażone jako procent różnicy między poziomami stanów, według wzorów pokazanych na slajdzie. Funkcja overshoot daje nam możliwość definiowania, czy wartość przeregulowania jest wyznaczana w obszarze przed lub po przejściu między stanami. Na rysunku na slajdzie mamy w tym momencie zaznaczone równocześnie oba przypadki, natomiast domyślnie funkcja overshoot zwraca wartość przeregulowania występującego już po przejściu między stanami. Dodatkowo użytkownik może także zdefiniować zakres czasu brany pod uwagę przy identyfikowaniu przeregulowania. Domyślna wartość tego czasu to trzykrotność czasu trwania przejścia między stanami. Funkcja undershoot do wyliczania największego bezwzględnego odchylenia mniejszego niż poziom stanu działa analogicznie do funkcji overshoot. Do wyznaczenia szerokości impulsu sięgniemy po funkcję pulse width, która w zależności od ustawień identyfikuje dodatnio bądź ujemnie spolaryzowane impulsy w sygnale, estymuje wartość środkową poziomu sygnału i na jej podstawie oblicza kolejne czasy trwania impulsów. W podobny sposób działa funkcja PulseSep, służąca do obliczania odległości między dwoma sąsiednimi impulsami. Funkcją PulsePeriod obliczymy natomiast okres trwania impulsu.
Funkcja znajduje kolejno dwa przejścia w jednakowym kierunku i korzysta z wartości 50% maksymalnego stanu sygnału. Ostatnie parametry, które chciałam opisać, to współczynnik wypełnienia impulsów oraz czas uregulowania. Współczynnik wypełnienia impulsów, czyli stosunek szerokości impulsu względem jego okresu, obliczymy za pomocą funkcji duty cycle. Gdy w analizowanym sygnale występuje wiele kolejnych impulsów, to funkcja duty cycle umieści w wektorze wyjściowym kolejne wartości współczynnika. Kolejne wartości czasu uregulowania w okresowo zmieniającym się sygnale wyznaczymy natomiast za pomocą funkcji setlink time. W dokumentacji MathWorksa znajdziemy szczegółowy opis omówionych funkcji, a także przykłady ich wykorzystania, dlatego gorąco zachęcam zainteresowane osoby do zerknięcia do dostępnych zasobów. Przeanalizujmy teraz wspólnie przykład w MATLABie, w którym wykorzystamy pokazane funkcje do analizy zachrumionego sygnału zegara. Skrypt o nazwie Pulse Measurement Example znajdą Państwo w swoich zasobach, a także na stronie MathWorksa. W tym filmie pokażę Państwu jego pierwszą część. W pierwszym kroku wczytujemy dane zawierające informacje o wartościach sygnału, o skojarzonym z sygnałem wektorze czasu, a także o częstotliwości próbkowania. Dane te wyciągamy z mat pliku o nazwie CLOCKSIG. Możemy podejrzeć na wykresie przebieg naszego sygnału o nazwie CLOCK1. Jak widzimy, sygnał przyjmuje wartości w zakresie około 0 V do 5 V i jest mocno zaszumiony. Analizę zaczniemy od przyporządkowania jego wartości do stanu wysokiego lub niskiego. By to zrobić, skorzystajmy w pierwszej kolejności z funkcji State Levels. Tak jak w przypadku wszystkich opisanych przeze mnie wcześniej funkcji, funkcja State Levels wywołana bez argumentów wyjściowych spowoduje otwarcie wykresu z zaznaczonym na nim przebiegiem analizowanego sygnału, a także z naniesionymi estymowanymi parametrami, czyli w tym wypadku z zaznaczonymi poziomami stanów wysokiego i niskiego. Przekonajmy się zresztą w praktyce. Widzimy dwa wykresy, na pierwszym przebieg sygnału oraz na czerwono zostały zaznaczone poziomy stanów. Natomiast dodatkowo na drugim otwartym wykresie widzimy histogram wykorzystywany do estymacji stanów. Pamiętamy, że możemy kontrolować liczbę punktów w histogramie, a także metodę estymacji poziomów stanów. Funkcja State Levels wywołana w LiveScriptie bez średnika na końcu spowoduje także wypisanie bezpośrednio w Live Editorze wartości wyestymowanych stanów, równe około 14 tysięcznych dla stanu niskiego oraz 5,19 dla stanu wysokiego. W drugiej części skryptu wyestymujemy wartości czasu narastania, czasu opadania oraz obliczymy wartości parametru slew rate. Wywołujemy najpierw funkcję rise time, podając na jej wejście próbki sygnału oraz opcjonalnie wektor czasu. Jej wynikiem jest wykres, na którym na analizowany przebieg zostały naniesione obszary narastania sygnałów od 10 do 90% wartości stanu wysokiego. Jak widzimy, na wykresie znajdziemy też zaznaczone wprost poziomy 90% oraz 10%, a także dodatkowo wyestymowane wartości stanu niskiego oraz stanu wysokiego wraz z ich obszarami 2% tolerancji. Jako że funkcja RiseTime wykryła 5 obszarów narastania sygnału w odpowiednich granicach, to też na wyjściu otrzymujemy wektor 5 wartości czasu narastania dla kolejnych impulsów sygnału. Wywołajmy teraz funkcję FallTime do obliczania czasu opadania, w której zostały zmienione wartości poziomów odniesienia, względem których wyznaczamy czas opadania i teraz wynoszą one 20,8%. Modyfikacje uległy również stan niski i wysoki. Na sztywno za pomocą opcjonalnego parametru State Levels było możliwe narzucenie wartości 0 i 5 V.
Na wykresie możemy obserwować graficznie wyniki naszych ustawień. Funkcja spowoduje także wyświetlenie kolejnych wartości czasu opadania. W ostatnim kroku obliczamy wartość parametru slew rate, czyli nachylenia zbocza przy przejściu do innego stanu. Wyznaczamy go w podanym zakresie kolejnych próbek sygnału. Na wejście funkcji slew rate podajemy także opcjonalnie wartość częstotliwości próbkowania. Możemy również podać w jej miejsce wektor chwil czasowych skojarzony z naszym sygnałem clock 1. Wywołuje tę część skryptu i wynik zostaje zapisany w zmiennej o nazwie SR. Na tym kończymy 5. odcinek naszej serii. Dziękuję Państwu za uwagę i tradycyjnie zachęcam do śledzenia nowości na naszej stronie internetowej www.ont.com.pl i do obserwowania fanpage'a na Facebooku.